Januszowice, czyli jedne z najtrudniejszych obecnie SMP w Minecrafcie. Dzisiaj mam dla was kolejny epizod moich zmagań na tym serwerze. Po wybudowaniu naszych domków wraz z tym zdecydowaliśmy się zmienić cały teren naszej działki dyrta na bloki śniegu, co idealnie pasowało do obecnej pory roku. Oczywiście nie było to takie proste, ponieważ potrzebowaliśmy do tego ogromnej ilości śnieżek i tutaj z pomocą przyszedł nam Justname, który to pomógł nam w zdobyciu dużej ilości śniegu. Gdy skończyliśmy proces podmieniania bloków, w końcu mogliśmy trochę odpocząć. Natomiast podczas mojego streamu na Twitchu udało mi się w końcu wydropić bossa Elytry. Tak więc kolejny cel, który sobie postawiłem, miałem już wykonany. Od startu Januszowic minęły już 2 tygodnie i w końcu nadszedł czas na pierwszy serwerowy event, którym była Wigilia, na której to demo wrobił mnie w to, abym został osobą, która przeczyta opowieść wigilijną. Jako pierwszy zgłosił się naturalnie Lew. Kurwa, kto nauki nie wyłączył? Potem każdy przyszedł do zjedzenia wszystkich potraw, a na sam koniec najlepsze, czyli prezenty. Prezentem, który ja dostałem, było to. Została mi dawać tu open. Yo! We got it, boys! Pokaż wszystkim! We got it! Monsterek? Monsterek, kurwa. Boksza. W ramkę wpierdzę to. Po zakończeniu Wigilii ustanowiłem sobie pewien cel. Tym celem było zostanie najbogatszym graczem na serwerze. Według mnie obecnie najbogatsi na serwerze byli Tigeret oraz Koko. Jednakże posiadam pewne tajne miejsce, którego położenia nie zna nikt na serwerze. W tym oto miejscu posiadam sporą liczbę villagerów z przeróżnymi ofertami i to właśnie tam również trzymam swoje najcenniejsze rzeczy. Jednakże aby zbudować swoją pierwszą przewagę, musiałem zacząć od farmy żelaza, której to projekt wymyślony spontanicznie korzystając z nowych mechanik serwera oraz nowych enchantów. Tak więc farma żelaza była już zrobiona. Kolejnym surowcem, który postanowiłem zacząć farmić w ogromnych ilościach, były emeraldy. Lecz aby tego dokonać, musiałem znaleźć Vindicatora, który to respił się jako boss. Po złapaniu go i zrobieniu własnej farmy emeraldów oraz uzbieraniu kilku staków bloków, byłem już na znacznym prowadzeniu. Dzięki czemu mogłem sobie pozwolić na to, aby znacznie zamienić wygląd naszej osady. Dodatkowo do naszej wioski dołączył Kebuo, który to od razu rozpoczął pracę nad swoją tawerną. Tak też oto po ponad 8 godzinach nasza wioska zamieniła się z takiej na taką. Robi to całkiem niezłe wrażenie, prawda? A to wszystko udało nam się zrobić dokładnie dzień przed otwarciem Netheru. Lecz o tym, co wydarzyło się po jego otwarciu, dowiecie się w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, bye!